Robert K., pseudonim Ciolo. W latach 90. prasa pisała o nim: bezwzględny bandyta, bestia gotowa na wszystko, numer jeden na liście najbardziej poszukiwanych przestępców. Policja uważała go za najgroźniejszego polskiego przestępcę. Robert K. dzieciństwo spędził na lubelskich Boronowicach. Szybko jednak dał się poznać policji jako sprawca drobnych przestępstw. Wkrótce zdobył szacunek w przestępczym podziemiu Lubelszczyzny i już na początku lat 90. skupił wokół siebie grupę gotowych na wszystko desperatów, z którymi zaczął dokonywać napadów. Związany był z gangiem Stare Miasto, grupą terroryzującą Lublin, która specjalizowała się w sprzedaży narkotyków, wymuszeniach i napadach. Ciolo po dokonaniu szeregu poważniejszych przestępstw w celu ukrycia się przed policją wyjechał ze swoimi wspólnikami do Niemiec. W latach 1992-1993 bandyci z Lublina dokonali za granicą wielu napadów, przede wszystkim na numizmatyków i kolekcjonerów antyków. Gdy napadnięci nie chcieli oddać precjozów, byli torturowani i mordowani. 12 września 1992 roku w Mannheim Ciolo razem z trzema wspólnikami wdarł się do domu bogatych Romów, których synowie uznawani byli za cygańskie książęta. Mężczyznę uduszono, zaś kobietę torturowano, przypalając żelazkiem. Po tym napadzie cyganie wydali na Roberta K. wyrok śmierci. Kolejną ofiarą Ciola był 91-letni kolekcjoner. Robert K., próbując zmusić staruszka do wydania kosztowności, przekazał broń swojemu wspólnikowi i kazał strzelać do żony mężczyzny. Kobieta została śmiertelnie postrzelona, a następnie zabito jej męża. Ciolo trafił na pierwsze miejsce wśród najbardziej poszukiwanych bandytów w Niemczech. Wyprzedzał nawet zamachowca podejrzewanego o terroryzm. Za granicą Robert K. zamordował także swojego wspólnika, Krzysztofa R. Kompan naraził się Ciolowi, bo namawiał jego ówczesną partnerkę, aby go porzuciła. Rozzłoszczony gangster podstępem zwabił Krzysztofa R. za miasto, a następnie zabił. Jego ciało zaciągnął na pole, owinął szmatami i podpalił. Do kolejnych brutalnych napadów bandy Ciola doszło już na terenie Polski. W 1993 roku Robert K. wraz ze wspólnikami dokonali napadu na dom w Markach. Postrzelono wówczas i skuto kajdankami emerytowanego policjanta ochraniającego posesję. Obezwładniono również gospodynię i pomoc domową. Bandyci zażądali wydania gotówki. Ponieważ otrzymana kwota wydawała im się zbyt mała, zaczęli torturować gospodynię, przypalając ją żelazkiem. Kobieta zmarła kilka miesięcy po napadzie. W marcu 1994 roku pod Słupskiem pracownicy hurtowni Cytrusów zaproponowali Ciolowi skok na właściciela hurtowni, z którym nie mogli dojść do porozumienia. Mężczyznę zastrzelono w jego domu, a przypadkową ofiarą napadu stała się również jego matka. Bandytom nie udało się dostać do sejfu hurtownika. Ukradli jednak sporą kwotę niezabezpieczonej gotówki. Po tym napadzie Ciolo ukrył się na Ukrainie. Został zatrzymany latem 1994 roku w Dniepropietrowsku, a następnie deportowany do Polski. Proces Ciola dotyczący zbrodni popełnionych w Niemczech transmitowano w telewizji na żywo. Sądy dla Roberta K. okazały się bezlitosne. 53-letni dziś Ciolo ma na koncie kilka wyroków dożywocia oraz karę 25 lat pozbawienia wolności. Za łączny wymiar kary przyjęto dożywocie. Po roku